Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i jak widać po tle spotykamy się w trochę luźniejszej atmosferze. Dzisiaj nie będzie o makijażu, a będzie o włosach. Od momentu, kiedy ścięłam włosy na krótkie, bardzo krótkie, dostaję dwa pytania non-stop, codziennie. Po pierwsze, pokazać jak wyglądają moje włosy z każdej strony, jak wygląda moje cięcie. Po drugie, jak ja włosy na co dzień układam. A więc dzisiejszy film jest odpowiedzią na te dwa nurtujące pytania. Mam nadzieję, że pomogę, rozwieję trochę wątpliwości. Tutorial będzie szybki, łatwy, tak samo jak szybko, łatwo układa się te moje włosy. Jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona i cieszę się, że podjęłam taką drastyczną decyzję. Moje włosy są ścięte asymetrycznie. Tu mam podgolone trochę wyżej włosy, tu mam trochę niżej, ale jakbym je chciała zaczesać do góry, to nadal będą fajnie wyglądać. No i tak, to jest mój prawy bok, ja mam prawy profil lepszy, więc dlatego jestem tutaj podgolona, dlatego tutaj mam też więcej kolczyków. Coś za coś. Dobra, teraz odwrócę się do tyłu. Mam nadzieję, że będzie mnie dalej dobrze słychać. Tak jak widać, mam tył ścięty tutaj na prosto. To, co bym chciała zrobić przy następnym cięciu, to zostawić, ale to ściąć. Ponieważ te kłaczki tutaj strasznie mnie to denerwuje i mi się to rozchodzi na boki. Nie lubię tego, więc to na pewno idzie do utylizacji, to tutaj będę chciała zostawić. I lewy mój profil prezentuje się w ten oto sposób, czyli dłuższa warstwa, leci, grzywka jest dłuższa. Tutaj mamy takie asymetryczne cięcie, które idzie właśnie od tyłu w ten sposób. Mam nadzieję, że tył i bok ładnie mi się do kamery ułożyło i to tyle. A więc co, to tyle w tym temacie. Oczywiście wszystko to, co tutaj będzie użyte, zostanie wspomniane, jak i też wszystkie detale, szczegóły dotyczące makijażu, biżuterii itp. itd. będzie zawarte w opisie na dole pod tym filmem. Z tego miejsca już się z Wami żegnam. Jeżeli film przypadnie do gustu, to poproszę o kciuka do góry. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to zachęcam do subskrypcji oraz do wciśnięcia tam dzwoneczka, żeby zawsze być powiadomionym, jeżeli dodam nowy film na kanał. I co? Mam nadzieję, że widzimy się w moim kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie.